Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, wbrew cenzurze. Moim i Państwa gościem Mateusz Piskorski, witam. Dzień dobry. A dzisiaj będziemy rozmawiać, troszeczkę to już zapowiadałem w raporcie z frontów, będziemy rozmawiać o pewnym Amerykaninie, który niedawno Mateuszowi udzielił wywiadu. Od razu zapowiem, że całość tego wywiadu jest w najnowszym numerze Myśli Polskiej. Oraz na portalu Myśl Polska Info. I do tego oczywiście zachęcamy, ale poruszymy też kilka kwestii, które w tym wywiadzie pada i które pewnie jest warto rozwinąć. Twoim rozmówcą był Scott Ritter. Osoba znana w Stanach Zjednoczonych, pewnie znana też z Federacji Rosyjskiej, bo często tam występuje w mediach, wypowiada się na tematy wojskowe, na tematy polityczne, ale warto przedstawić jakiś jego skrócony życiorys, tak żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Zacznijmy od tego, że Scott Ritter ukończył studia między innymi tak zwane sowietologiczne, czyli zajmował się wczesnym Związkiem Radzieckim. Urodził się w 1961 roku w Gainesville na Florydzie, a później jako student, między innymi, o tym z nim też rozmawiam w wywiadzie, o którym wspomniałeś, między innymi słuchał wykładów znanego dosyć dobrze u nas Richarda Pipesa, ostrego antykomunisty w pewnym momencie, doradcy w administracji Ronalda Reagana. Można nawet powiedzieć, że takiego ideologa tego. Badań sowietologicznych. Neoliberalnego świata. No, może nie neoliberalny, neokonserwatywnego skrzydła sowietologów amerykańskich, bo tu moglibyśmy długo o tym dyskutować, ale podział generalnie szedł tak, że z jednej strony mieliśmy Cohen, który był przedstawicielem tak zwanej lewicy sowietologów amerykańskich, Pipes był przedstawicielem prawicy, czyli tych jastrzębi, legitymizujące politykę tych jastrzębi, między innymi z administracji Reagana. Ale nie tylko. Jak potoczyła się dalej kariera Rittera? Otóż Ritter w latach 80. został oficerem, wkrótce później oficerem wywiadu amerykańskich Marines, czyli Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. I w ramach różnego rodzaju misji, które pełnił, pojawiał się również na Bliskim Wschodzie. Pamiętamy operację Pustynna Burza przeciwko Irakowi w roku 1990. Więc mamy tutaj cały szereg zaangażowania bezpośredniego w działalność wywiadu sił specjalnych marynarki Stanów Zjednoczonych. Czyli w każdym razie ktoś to taką wiedzę na temat funkcjonowania systemu, tak, może tak mieć. Prawda? A następnie Ritter zostaje inspektorem, w pewnym momencie koordynatorem inspektorów misji ONZ w znów Iraku, czyli Bliski Wschód to kolejny obszar jego zainteresowań. W Iraku lat 90. rządzonym przez Saddama Husseina. W Iraku, w którym przypomnę, inspektorzy ONZ poszukują wówczas broni masowego rażenia, biologicznej, chemicznej i której to broni nie znajdują. No i właśnie Scott Ritter w którymś momencie pod koniec lat 90. zaczyna powątpiewać w to, czy ta broń się tam rzeczywiście znajdują. Przypomnę, że w roku 2003 to właśnie rzekome prace Iraku Saddama Husseina nad tą bronią stanowią pretekst do agresji na to państwo. Ritter już wcześniej stawia weto, zresztą pod koniec lat 90. jest taki moment, w którym podczas posiedzenia Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie Stanów Zjednoczonych dyskutuje dość gorąco z ówczesnym senatorem Joe Bidenem, obecnym prezydentem. Biden się upiera, że nawet jak tej broni nie ma, to musi się znaleźć. Ritter zaczyna mówić o tym, że no, rzeczywiście tej broni tam po prostu nie ma. I oczywiście z miejsca pojawiają się oskarżenia o to, że jest opłacany przez reżim Saddama Husseina, że jest agentem wpływu Saddama Husseina i tak dalej i tym podobne. W związku z tym Ritter z służby odchodzi. I zaczyna być dość znanym w Stanach Zjednoczonych komentatorem szeroko rozumianego ruchu antywojennego. Publikuje w bardzo różnych pismach w ostatnich latach. Publikował z jednej strony u konserwatystów, izolacjonistów takich jak portal The American Conservative, ale z drugiej strony też u
nieco bardziej lewicowych aktywistów antywojennych, jak na przykład portal i audycja Democracy Now. Więc zaczyna być antysystemowym komentatorem, ekspertem zajmującym się sprawami wojskowymi. Od razu uprzedzamy pewne fakty, to znaczy w kontekście pojawiającego się nazwiska Scotta Rittera, co po niektórzy bardzo mocno eksponują wątek tego, że miał sprawę karną, no, związaną z jakimiś nadużyciami seksualnymi. Nie wnikamy w to. Dlaczego? Dlatego, że zarzuty, które mu postawiono, jak sam twierdzi, motywowane politycznie, tego oczywiście my nie wiemy, nie jesteśmy w stanie zweryfikować. No cóż, nie mają kompletnie nic wspólnego z jego kompetencją lub brakiem kompetencji w dziedzinie, o której się wypowiada, czyli w sprawach militarnych jako ekspert wojskowy. Dlatego uznaliśmy, że nie bacząc na to, że ktoś może twierdzić, iż człowiek ten powiedzmy był oskarżany, podejrzewany i tak dalej o różnego rodzaju naruszenia obowiązującego prawa, no, nie ma nic ciekawego do powiedzenia w kwestiach innych. W ogóle warto to też zauważyć, prawda? Bo to tak samo była na przykład w Polsce głośna sprawa Romana Polańskiego, no ale co to zmienia, jeśli chodzi o jego umiejętności reżyserskie, prawda? Więc kompletnie nic, więc w ogóle na to nie patrzymy, tak? Nie interesuje nas. Nie jesteśmy sądem, tak? Natomiast przechodząc do konkretu. Proszę Państwa, Mateusz rzeczywiście rozmawiał ze Scottem Ritterem o wojnie na Ukrainie, o możliwych też scenariuszach, no ale przynajmniej kilka tez ja chciałbym tutaj zapytać, może rozwinąć je, które Ritter w tym wywiadzie mówi. Po pierwsze, Ritter stawia tezę, że ta wojna na pewno skończy się i w zasadzie już można ją nazwać rosyjskim zwycięstwem. Twierdzi, że to jest wojna artylerii, zresztą nie on jeden, prawda, bo akurat takie opinie rzeczywiście się pojawiają. No i świadczą o tym choćby liczby, też takie, które podawaliśmy tutaj w raporcie z frontów o tym, jak dużo pocisków artyleryjskich jest wystrzeliwanych podczas tej wojny. No i Ritter stawia tezę, że latem Ukrainie, niezależnie już od tych dostaw z Zachodu, skończył się pociski artyleryjskie, co doprowadzi do końca wojny. Teza rzeczywiście może taka trochę uproszczona, prawda? Natomiast no, jest to też o tyle ciekawe i pewnie trochę szokujące dla polskiego widza czy polskiego czytelnika, że w Stanach Zjednoczonych jest ktoś, kto postrzega tę wojnę zupełnie inaczej, bo my od roku w Polsce słyszymy o tym, że to jest wielka rosyjska porażka, że tylko rośnie jej rozmiar, że Rosjanie tam stracili więcej ludzi niż wysłali. Natomiast no, tutaj coś skrajnie przeciwnego, prawda, pada. I trudno też pominąć tę opinię właśnie z uwagi na to, że mówimy o człowieku, który z tą wojskowością jednak miał do czynienia. Tak? To nie jest amator, który sobie gdzieś tam ocenia po filmikach na YouTubie, tylko to jest człowiek, który faktycznie się z nim interesuje i ma też dostęp do pewnej wiedzy. Znaczy, no, opisuje nowy rodzaj wojny de facto, opisuje nowy rodzaj wojny, opisuje niekompatybilność, tak to określmy, kierunków rozwoju głównych armii NATO, łącznie z Armią Stanów Zjednoczonych i kierunków, w którym rozwijała się armia rosyjska. Wskazuje też na to, że rzeczywiście ta rola artylerii w tym konflikcie jest czymś kluczowym, a moce NATO w tym zakresie są praktycznie zerowe. I w pewnym momencie Ritter wręcz stwierdza, że gdyby wystąpił konwencjonalne starcie sił NATO z siłami rosyjskimi, to nawet siły całego NATO w starciu konwencjonalnym, w starciu przy użyciu artylerii, miałyby ogromne kłopoty z zwycięstwem z Federacją Rosyjską. Z tego właśnie względu. Masowa produkcja artylerii, ogromne zasoby tej artylerii, których NATO po prostu nie ma, bo stawiało na rozwój zupełnie innych rodzajów wojsk. I tutaj warto zwrócić uwagę na źródło, które Scott Ritter przywołuje, to znaczy w polskiej przestrzeni medialnej, no, jeśli chodzi o tych amerykańskich ekspertów, to króluje przede wszystkim Ben Hodges. Tak? Ritter twierdzi, że nie ma go co słuchać, ponieważ on już nie sprawuje żadnej funkcji, natomiast no, jest tylko twarzą jakichś określonych sił politycznych, związanych oczywiście z lobby wojskowym. Natomiast warto słuchać tego, który ma coś do powiedzenia, Christophera Cavoliego, który wręcz właśnie o tym ostrzega. Ritter mówi nawet dość brutalnie na temat słynnego u nas autorytetu, jakim jest Ben Hodges.
Proszę Państwa, to jest mniej więcej tak, jakby stwierdzić, że autorytetem w sprawach bieżących wojskowych jest generał Skrzypczak. To jest taki amerykański Skrzypczak, Ben Hodges, który coś sobie powie, a powie to w taki sposób, żeby go zaproszono później do mediów. Dlaczego? Dlatego, że otrzymuje za to honoraria. No to jest zupełnie prosta rzecz, to jest celebryta medialny, podobnie jak i Skrzypczak, który gotowy jest powiedzieć wypowiedzieć dowolną tezę, byleby była ona do tego stopnia przykuwająca uwagę, że go zaproszono po raz kolejny. Odcina kupony od stanowiska, które kiedyś piastował. No, tak, i to przed laty, więc Ben Hodges zdaniem Rittera nie jest tu żadnym autorytetem, ale Ritter sam skromnie przyznaje, że on też nie jest autorytetem, który miałby wiedzę na temat tego, jak wygląda aktualna sytuacja. Natomiast on przywołuje, znaczy potrafi odnaleźć te słowa, które padają i może nie są zbyt szeroko cytowane ze strony innych dowódców, aktualnych dowódców amerykańskich, wojskowych. No i odnalazł wypowiedź generała Christophera Cavoli. Christopher Cavoli jest dowódcą EUCOM, czyli dowództwa sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie. Aktualnym. Aktualnym, to tak. Sprawującym swój urząd, zdaje się, od roku 20, ile się nie mylę. W każdym razie Cavoli na jednej z konferencji w Szwecji stwierdził ostatnio, że NATO właśnie, że NATO nie miałoby szans w konflikcie artyleryjskim z Federacją Rosyjską. Powiedział tylko i wyłącznie o wojnie lądowej, konwencjonalnej z użyciem artylerii, to prawda. Natomiast Ritter tylko cytuje jego słowa. Ritter tylko cytuje jego słowa, wskazując właśnie na przewagę tego rodzaju broni u strony rosyjskiej. Więc warto na to zwrócić uwagę. W ogóle warto śledzić niektóre wypowiedzi, może te mniej nagłaśniane, ale jednak gdzieś obecne w przestrzeni publicznej, bo Cavoli tego nie powiedział prywatnie, tylko te wypowiedzi funkcjonują też gdzieś może w bardziej specjalistycznym, węższym gronie, ale jednak. Następna teza, na którą no, nie da się nie zwrócić uwagi, jak się żyje w Polsce, jest się Polakiem. Ritter, u nas to też w programie pada. Często o tym dyskutujemy, zastanawiając się, co było pierwsze, kura czy jajko. Ritter twierdzi, że to polskie elity chętniej by wciągnęły Amerykę do wojny i całe NATO do wojny z Federacją Rosyjską, niż na odwrót, tak? Że to Amerykanie podsycają polskie elity. I tutaj rzeczywiście, ja jestem, przyznam się szczerze, bliżej mi do stanowiska Rittera, bo też obserwuję misję Jarosława Kaczyńskiego na Ukrainie, jak tam mówił, że zaraz prowadzą polskie dywizje z misją pokojową. Obserwuję choćby to, jak reagowali polscy politycy podczas wybuchu rakiety w Przewodowie, prawda, która zabiła dwóch polskich rolników. I jak już było wiadomo, że jest ukraińska rakieta, to podawali, że rosyjskiej produkcji. I obserwuję też to, o czym też rozmawialiśmy, tą kampanię często podsycaną przez polskie siły polityczne, żeby właśnie dostarczać Ukrainie coraz poważniejsze uzbrojenie. Czy może tak rzeczywiście być, że polskie elity, po prostu nie widząc dla siebie innego wyjścia, innego rozwiązania, no i to przecież wprost przyznają, tak? Niektórzy już nawet mówią, że racją stanu Polski jest pokonanie Rosji. Czy może tak rzeczywiście być, że... Scott Ritter jest optymistą w stosunku do władz amerykańskich, a ja jestem optymistą w stosunku do władz polskich i chciałbym, może to jest myślenie życzeniowe, żeby Scott Ritter nie miał racji. Ja się z nim spieram w tym wywiadzie, z tobą też mógłbym się w tej kwestii spierać, bo ja mam nadzieję, nie mam takiej wiedzy, ale mam nadzieję, że te przerażające nieraz pomysły, które zgłaszane są przez niektórych przedstawicieli władz polskich, to jest właśnie efekt tego, że są one zależne od frakcji Jastrzębi, czyli od partii wojny w krajach anglosaskich, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale pamiętajmy też o roli Londynu. Tutaj więc ja uważam, że polska klasa polityczna jest zewnątrz sterowalna. Scott Ritter twierdzi, że ona nie jest zewnątrz sterowalna i tu się z nim nie zgadzam, co zresztą w naszej rozmowie wypłynęło. Uważam, że biorąc pod uwagę i kwalifikacje intelektualne tych ludzi, mówię o polskiej klasie politycznej, i ich biografię, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zależą od ośrodków zewnętrznych. No, gdzie się nie obrócisz z tyłu, zawsze to samo. Ale Ritter próbuje tutaj, i tu już pozwolę sobie zacytować, wylać nam trochę kubeł zimnej wody na głowę. Cytuję. Przejmujemy się Polską nie bardziej niż Ukrainą. A przecież pozwalamy na zniszczenie Ukrainy jako państwa narodowego.
To samo zrobimy z Polską, by osiągać własne cele. Poświęcimy was. Nie obchodzicie nas, nie kochamy was, nie jesteśmy waszymi przyjaciółmi. Wykorzystujemy was w naszej wielkiej strategii geopolitycznej, która ma zabezpieczyć amerykańską hegemonię nad Europą i światem. Jesteście pionkiem na amerykańskiej szachownicy, którego możemy w każdej chwili poświęcić. Apeluję dlatego do każdego Polaka, aby popatrzył, co się dzieje za miedzą na Ukrainie. Tak właśnie Ameryka traktuje swoich przyjaciół. Nie interesuje ich Ukraina, lecz wyłącznie ich polityka wobec Rosji. Po zniszczeniu Ukrainy Polska jest następna w kolejce. I tutaj też od razu Ritter przywołuje przykłady z bardzo niedawnej historii, zwracając właśnie uwagę na to, że przecież określona grupa Afgańczyków była też sojusznikami Amerykanów i to prawie przez 20 lat i nagle w jeden dzień zostali ci sojusznicy opuszczeni. Kurdowie byli sojusznikami Amerykanów przez kilka ostatnich lat podczas wojny domowej w Syrii, nagle zostali opuszczeni. No właśnie, no może jednak warto wyciągnąć wnioski. Mnie się najbardziej przykład niemiecki podoba, dlatego też, że też. Mówiliśmy tutaj niedawno, pamiętacie pewnie Państwo, o rewelacjach Seymoura Hersha dotyczących dywersji na gazociągu północnym. Otóż Scott Ritter nie przebierał w słowach i twierdzi, że to było takie Pearl Harbor, to znaczy właściwie akt wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone wojny, oczywiście nie militarnie, a ekonomicznie, Niemcom. Też o tym mówiliśmy zresztą, tak, tu się z nim zgadzamy, z Ritterem. No właśnie, a przecież te Niemcy, przypomnijmy, Republika Feudalna Niemiec dawna, no to twór właściwie amerykański, prawda? W pewnym sensie ktoś powie, że obszar okupowany i też będzie miał rację przez Stany Zjednoczone, no ale jednak gdzieś tam w tej sferze werbalnej niby sojusznik. Niby sojusznik, szczególnie demokratów, no bo o ile Trump był kimś, kto nie szczędził ostrych słów, choćby na Twitterze swoim, jak to miał w zwyczaju Berlinowi, o tyle Biden zaraz po objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych zaczął mówić, że wracamy do Europy, w sensie, że wracamy do naszych sojuszników. Miał też na myśli Niemców, wprawdzie wtedy jeszcze rządzone przez Angelę Merkel, no ale tak czy inaczej, no faktycznie jakbyśmy popatrzyli na to, co robią Stany Zjednoczone, to znaczy, żeby była jasność, nie miejmy do nich o to pretensji, bo Stany Zjednoczone realizują swój w określony sposób pojmowany interes narodowy w ten sposób. Czyli interesy określonych grup w Stanach. Może nie są to interesy społeczeństwa amerykańskiego. Żebyś wiedział, ja wcale nie po to cytuję, żebyśmy nagle mieli zapalać nienawiść do Ameryki, tylko że właśnie to zrozumieć, że każdy realizuje swój interes. No, miejmy tego świadomość. Tak. Miejmy tego świadomość, że interes amerykański, bo to nam stara się tutaj powiedzieć Scott Ritter, może mieć coś wspólnego, może czasami być zbieżny z interesem polskim, on też o tym mówi, ale generalnie rzecz biorąc jest czymś całkowicie odrębnym od interesów Polski czy jakiegokolwiek innego kraju, rzecz dotyczy nie tylko Polski, a w tym konkretnym momencie, jak twierdzi Scott Ritter, ten interes amerykański, czyli ta gra prowadzona przez Amerykanów, jest interesem Polski i z bezpieczeństwem naszego kraju w diametralnej sprzeczności. I następna rzecz, kontynuując ten polski wątek, to mnie bardzo zaciekawiło, to znaczy Ritter sugeruje, ponieważ miał do czynienia gdzieś tam z polskimi wojskowymi, że może gdzieś właśnie w kadrze oficerskiej polskiego wojska pojawią się jakieś zdrowe odruchy, że może się odbędzie jakiś bunt, że to ten bunt powstrzyma nas przed politycznym parciem do wojny. Szczerze mówiąc, wydaje mi się to raczej mało prawdopodobne, chociaż no, to też co rozmawialiśmy w debatach antywojennych, no, gdzieś ten odpływ z Wojska Polskiego faktycznie jest. No ale to jest jeszcze co innego niż bunt, prawda? Znaczy doprecyzujmy, Scott Ritter sam nie miał zbyt bliskich kontaktów z Polskim Korpusem Oficerskim, natomiast wśród jego znajomych oficerów amerykańskich, polscy oficerowie, Polski Korpus Oficerski cieszy się dość dobrą opinią pod względem profesjonalizmu i cieszymy się, że takie opinie słyszymy na temat
polskich wojskowych. I Scott Ritter nie mówi tutaj wprost o jakimś bezpośrednim buncie, oporze, może jakimś puczu wojskowym, absolutnie. Mówi raczej to w tych kategoriach, że polscy wojskowi prawdopodobnie rozumieją to, o czym on między innymi mówi w tym wywiadzie, czy na przykład to, że gdyby strona polska zaangażowała się w ten konflikt, to po pierwsze, jak twierdzi Ritter, przy obecnej liczebności i potencjale armii polskiej mielibyśmy do czynienia z, no cóż, likwidacją właściwie Wojska Polskiego w, na przestrzeni, jak on oblicza, około 3 miesięcy. Po drugie, potencjał armii polskiej. Potencjał armii polskiej sprawia, niewielki w istocie, jak on podkreśla, to właśnie rozmawialiśmy z nim na temat Bena Hodgesa. Mm-hmm. Hodges tam opowiada, dla polskich mediów oczywiście, między innymi, że tu będziecie potęgą. Już praktycznie Polska jest potęgą militarną. No i Ritter rozwiewa te wszystkie mrzonki, te sny o potędze, dlatego że podkreśla, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu armia polska, to też jest bardzo ciekawy wątek, armia polska, podobnie zresztą jak armie większości państw europejskich, członków NATO, ustąpiłaby nie tylko armii rosyjskiej, co dość oczywiste, ale również ukraińskiej. Po tej wojnie i po zdobyciu tych doświadczeń, no przynajmniej na razie, dopóki nie wybito w sensie w związku fizycznym, z nasyceniem też bronią. Tak, i w związku z nasyceniem bronią i dopóki jeszcze istnieją jakieś rezerwy na Ukrainie, no to nawet armia ukraińska bez problemu się rozprawiła z armią polską, zdaniem Rittera. To nie dlatego, że korpus oficerski jest zły, słabo przygotowany. Korpus oficerski jak najbardziej, ale po prostu liczby. On tu też przywołuje pewne liczby. No, mamy przecież tej armii stosunkowo niewiele. My nie jesteśmy w stanie nawet przeprowadzić. Tutaj on akurat, chcąc nie chcąc, wchodzi trochę w polemikę z tymi głosami, które my piętnujemy, szczerze mówiąc, chyba konsekwentnie z Tomkiem, otóż z głosami na temat możliwej inwazji polskiej na zachodnie obwody Ukrainy. To się pojawia w propagandzie rosyjskiej, całkowicie niemądre, podkreślmy to. Natomiast no, Ritter stwierdza wprost, że gdyby coś takiego miało miejsce, teoretycznie, załóżmy, no to cóż, i Ukraińcy wytrzebią tą polską armię, jeśli będą chcieli, albo jeśli zmieni się wektor. Już nie mówiąc o Rosjanach, którzy też w ciągu tych paru miesięcy zlikwidowaliby Wojsko Polskie i poszli, mieliby otwartą bramę do Warszawy. Mm-hmm. Ale wróćmy wiesz na ziemię, bo tutaj jeszcze są dwa wątki, które też warto poruszyć. I też wątki, które no, w Polsce zniszczyłyby trochę wyobrażenie w Polsce o sytuacji na świecie. Znaczy po pierwsze Deep State. Obiecujemy ciągle widzom program o Deep State. Jeszcze żeśmy tej obietnicy nie dotrzymali. Ale co mówi Ritter, zwłaszcza w kontekście też relacji z Rosją? Otóż Ritter twierdzi, że nigdy tak naprawdę nie było żadnego resetu w relacjach Stanów Zjednoczonych z Federacją Rosyjską. Co więcej, Ritter mówi, że tak naprawdę polityka zagraniczna jest cały czas tym samym, jest cały czas ten sam wektor polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Federacji Rosyjskiej, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, niezależnie od tego, czy większość w kongresie mają demokraci czy republikanie. I to rzeczywiście się trochę potwierdza. Znaczy to, co u nas uważało się za reset w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, Ritter mówi wprost, to raczej był plan uczynienia z Miedwiediewa drugiego Borysa Jelcyna. On nawet używa tych nazwisk konkretnych, prawda? Więc na to też warto zwrócić uwagę, że Deep State to nie jest tylko pojęcie publicystyczne, ale to jest też zjawisko, którego analiza pozwala nam zrozumieć, że są pewne rzeczy, które w polityce amerykańskiej nie ulegają zmianie. I że wybory w Stanach Zjednoczonych to naprawdę nie jest tak, że to takie jest słynne chyba zdanie anarchistów, taki cytat, że gdyby wybory coś miały zmienić, to dawno by ich zakazano. Co, bardzo mądre są, umiarkowane słowa Rittera na temat Deep State i tego pojęcia. My przypomnijmy tylko, że to nie jest Scott Ritter, jest autorem tego terminu. Dla porządku, autorem tego terminu jest Peter Dale Scott, bardzo śledziwy, ale wciąż żyjący, piszący, występujący politolog kanadyjsko-amerykański. Warto będzie poświęcić mu odrębny program. On o tym Deep State pisze jeszcze od czasu wojny w Wietnamie, tak na marginesie. No ale tak czy inaczej, Scott Ritter mówi, że ten Deep State ma określone twarze, proszę Państwa. Czyli on jakby unika teorii spiskowych, konspirologicznych, że gdzieś tam w cieniu ukryci są ci, którzy pociągają za sznurki. On wskazuje na osoby konkretne,
z nazwiska, które przechodzą przez tak zwane drzwi obrotowe w amerykańskiej polityce. Na czym polegają drzwi obrotowe? Drzwi obrotowe polegają na tym, że ktoś jest związany formalnie, załóżmy, z demokratami. Wybory wygrywa prezydent republikański, demokraci chwilowo tracą władzę. Ta osoba przechodzi przez obrotowe drzwi, idzie albo do think tanków, takich jak choćby Rand Corporation, które opracowują strategię dla rządów, władz amerykańskich, niezależnie od ich barw partyjnych, albo do wielkich korporacji, w tym korporacji zbrojnych. Podaję tutaj dwa przykłady. Pierwszy, znany Państwu z naszych programów również, ale pewnie nie tylko, Victoria Nuland, która jest jedną z twarzy według niego owego Deep State. Pamiętajmy o jej zaangażowaniu na Ukrainie, o tym, że niezależnie właściwie od barw prezydenta Stanów Zjednoczonych, barw partyjnych, ona pewną rolę odgrywała, czy to właśnie w think tankach, między think tankami krążyła, a Departamentem Stanu. I jest w tej amerykańskiej polityce wobec Rosji, tak, na tym kierunku rosyjskim jest obecna od kilkudziesięciu lat, właściwie, no 30 mniej więcej. I drugi przykład, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, przykład, o którym wspomina z racji swoich zainteresowań Scott Ritter, mówię oczywiście o Lloydzie Austinie. Lloyd Austin właśnie na początku był wojskowym, później uczyniono dla niego, nawiasem mówiąc, specjalny wyjątek, bo mimo że był wojskowym, wcześniej współdecydował o losach wojska amerykańskiego, był dowódcą, generałem, no to zgodzono się w ramach specjalnej procedury na to, żeby pracował na kierowniczym stanowisku w koncernie Raytheon. A później z koncernu Raytheon znów musiał uzyskać określoną zgodę, w procedurach amerykańskich przewidzianą, trafił na stanowisko sekretarza obrony. Więc tu mamy z kolei drzwi obrotowe pomiędzy korporacjami, tym sektorem przemysłu obronnego amerykańskiego, a stanowiskami rządowymi. Korupcjogenne, prawda? No ale funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych. I to jest też kolejna z twarzy Deep State. No, podaję tylko dwa przykłady, ale oczywiście tych twarzy można by było podać dużo więcej. Ale ja chciałbym w tym kontekście zwrócić uwagę naszych widzów, twoją również, na jeden wątek optymistyczny, który się u Rita pojawia. Otóż on ma bardzo wysoką ocenę jednej postaci, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, z aktualnej administracji, to bardzo wysoko postawiony, twierdzi wręcz, że to jest nadzieja na racjonalny pokój. I to szef CIA. Właśnie, nie byle kogo. To znaczy twierdzi, że spoza tego Deep State jest William Burns, no, były ambasador Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, w Moskwie. No właśnie on na tym to opiera, prawda, że on ma prawo rozumieć. Tak, znakomicie rozumiejąco. My przypomnijmy już poza Ritterem, przypomnijmy, że to właśnie on w 2008 roku pisał jeszcze do ówczesnej sekretarz stanu Condoleezzy Rice depesze, które później ujawniono, chyba Wikileaks ujawniło, w których pisał wprost i jednoznacznie, że zaproszenie, do którego wówczas doszło, próba zaproszenia Ukrainy i Gruzji zresztą też do NATO, jest tą wyraźną już czerwoną linią, po której nastąpić może konflikt zbrojny. Było to on z tego sobie już zdawał sprawę. I uwaga, William Burns jest w tej chwili, jak też o tym mówiliśmy w naszych programach, tym, który jednak utrzymuje jakiś kontakt z Moskwą. Mówię oczywiście o tych liniach wywiadowczych, o tych komunikacji pomiędzy wywiadami zagranicznymi obu krajów, tym sektorem właśnie wywiadowczym, więc no, zwraca tutaj Ritter uwagę na pewną nadzieję, że być może, może nie tylko Burns, ale w ogóle tacy ludzie jak Burns będą w stanie zracjonalizować tę politykę. Mhm. Jeszcze jedna rzecz, przedostatnia, bo ostatnia tak trochę osobista dla mnie jest, co sobie wynotowałem, ale przedostatnia rzecz, też ten mit o tym, jak Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie. Znaczy u nas się to przedstawia jako wojnę na wyniszczenie, zbrodnie na ludności cywilnej, ostrzeliwanie infrastruktury cywilnej. Otóż Ritter twierdzi coś zupełnie przeciwnego, szanowni państwo. On twierdzi, że sposób prowadzenia operacji przez Rosję na Ukrainie, przynajmniej do tej pory, świadczył właśnie o tym, że oni po pierwsze chcą Ukraińców raczej zmusić w ten sposób do negocjacji, wyłączyć Zachód, kolektywny Zachód z negocjacji i uczynić z tego sprawę wewnętrzną Rosji i Ukrainy. Po drugie, że nie chcą, by
Ukraińcy ponosili niepotrzebne straty, czy to w ludziach, czy to w sprzęcie, czy to w infrastrukturze, bo to też jest ważne. Tutaj też nasi widzowie często pytają, no to dlaczego nie są niszczone drogi, dlaczego nie są niszczone mosty i tak dalej. Ja zadałem to pytanie komuś, kto się lepiej orientuje niż ja, czyli Ritterowi. I to jest właśnie bardzo ważne. Tak? On mówi, że Rosjanie w stosunku do Ukrainy ze względu na to, że postrzegają ich jednak jako braci, no pokłóconych, ale jako braci, pewnych metod używać nie będą. Ale tu pada też wątek pesymistyczny w tym wywiadzie. To znaczy Ritter twierdzi, że Rosjanie przeciwko Ukrainie bomby atomowej nie użyją, ale na pewno nie wykluczają jej użycia, gdyby doszło do eskalacji konfliktu też na inne terytoria i gdyby doszło do konfliktu Rosji z NATO. Co więcej, Ritter stawia tezę, no bardzo taką niebezpieczną, że gdyby doszło do wojny konwencjonalnej, to w związku z tym, że Amerykanie musieliby ją przegrać, to Amerykanie zdecydowaliby się jako pierwsi na użycie bomby atomowej. No, a Rosja nie zdecydowałaby się wtedy na ograniczoną odpowiedź, tylko wręcz przeciwnie, już zalałaby tymi bombami atomowymi. A zapalnikiem może być, jego zdaniem, znów wracamy do tezy, z którą ja polemizuję, zapalnikiem może być Polska i kraje bałtyckie. Znaczy on tu wymienia jako jeden z przykładów eskalacji. Rozmawialiśmy z nim też o tej drabinie eskalacji, o której tu kiedyś z Państwem rozmawialiśmy. Też na zdrowie rozum. O tej teorii, tak, Hermana Kahna. Otóż jego zdaniem, jego przekonaniu, na przykład kraje bałtyckie też mogą doprowadzić do takiej niebezpiecznej eskalacji poprzez to, o czym się od czasu do czasu przebąkuje, czyli blokadę wodu kaliningradzkiego. Faktyczną również morską. To może być prosta droga do owej eskalacji. I faktycznie, skoro już mówiliśmy na wstępie, Ritter stwierdza, że powołując się na choćby generała Cavoli, że NATO nie ma szans w wojnie konwencjonalnej, lądowej z Rosją, to jest prawdopodobna teza, że to NATO, nie mając owych szans, w przypadku gdyby doszło do konfliktu, zdecyduje się na ograniczone użycie broni, taktycznej broni jądrowej. Po czym oczywiście odpowiedź rosyjska będzie taka, jak mówiłeś, czyli na pełną skalę. No cóż, to ciekawe, ale jeszcze jedno coś, co mnie prywatnie się bardzo spodobało. Ja tutaj jestem często przez troli atakowany, zresztą ty też za występy w rosyjskich mediach, za to, że pisałem do Sputnika. Ritter też taką aktywnością się wykazuje i proszę posłuchać, co on mówi. Ta wojna kiedyś się skończy i w tym momencie musimy znaleźć sposób do naprawy zniszczonych relacji amerykańsko-rosyjskich. A to stanie się tylko wtedy, kiedy otworzymy drzwi, które zostały zamknięte. Musimy odbudować mosty, które zostały wysadzone. Wielu ludzi nie rozumie, że moja decyzja o pisaniu dla RT i Sputnika to była decyzja strategiczna. Bo wierzę, że pisząc dla RT nie tylko informuję amerykańskich odbiorców, ale mam też wpływ na przekaz, jaki płynie do wewnątrz Rosji. Pisząc i występując w rosyjskich mediach, oni nie mówią mi, co i jak mam mówić. I w ten sposób coś po mojej wypowiedzi pozostaje. Jakiś wpływ. Ja dokładnie z taką samą motywacją właśnie taką aktywność podejmuję. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać? Ja już wyczerpałem. No tak, że my wielokrotnie, proszę Państwa, zarówno Tomek, jak i ja, wielokrotnie na antenie różnego rodzaju mediów rosyjskich na przestrzeni już lat dementowaliśmy pewne mity, pewne nieprawdy, które na temat Polski krążyły w tychże mediach. Niektóre stereotypy, jak choćby to, że wszyscy Polacy są rusofobami, jak choćby ten mit, o którym dzisiaj już mówiliśmy, czyli że Polska ma chętkę na zachodnie obwody Ukrainy, że chce wracać do Lwowa. No tam jest cały szereg takich mitów. My staramy się je dementować, oczywiście w naszym bardzo ograniczonym, dostępnym nam zakresie. No ale właśnie, no tak jak to powiedział Ritter, moim zdaniem wszystkich bym zachęcał, oglądających nas, również tych, którzy niezbyt nas lubią, ekspertów, tych, którzy mają coś do powiedzenia, żeby się nie zamykali na media, tylko dlatego, że są to media rosyjskie. Pilnowali oczywiście, aby ich wypowiedzi nie były w żaden sposób zmanipulowane czy wykorzystane, no ale jednocześnie wykorzystywali każdy możliwy kanał komunikacji, właśnie tej medialnej również. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Liczymy na to, że po wysłuchaniu naszego programu wszyscy Państwo przeczytacie. Ten wywiad jest dostępny na stronie Myśli Polskiej, myślpolska.info. Uwaga, dostępna tylko poprzez użycie VPN. No, znaczy nie tylko, ale no, w każdym razie trzeba ominąć tą blokadę. Trzeba zadziałać wbrew cenzurze. Którą wbrew konstytucji nakładają polskie służby. Przy okazji solidaryzujemy się ze wszystkimi,
portalami blokowanymi przez polskie służby w ostatnich tygodniach. Dowiedzieliśmy się o tygodniku Najwyższy Czas, właściwie o jego portalu, z którym też w pełni się solidaryzujemy, pomimo tego, że nie zawsze bliskie są nam treści. A ja nawet bardzo często się z nimi nie zgadzam, ale to tak, absolutnie bezwzględnie i tak w tym wypadku należy się solidaryzować. Wolność słowa trzeba bronić tu i teraz, żeby to się nie posunęło jeszcze dalej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach Na Zdrowy Rozum. Czekamy na Państwa komentarze. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam na TikToka, Telegrama, Facebooka, gdziekolwiek, gdzie można coś znaleźć. Moim Państwa gościem był Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. Żegna się Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.